Witam Państwa, reprezentuję firmę Compu Group Medical Polska. Jesteśmy firmą, która działa w strukturach międzynarodowego holdingu. Funkcjonujemy praktycznie na wszystkich kontynentach. Niemniej jednak w Polsce działamy lokalnie w Lublinie, tam znajduje się nasza siedziba. Zatrudniamy ponad 200 osób, które dbają o to, ażeby rozwijać systemy informatyczne dedykowane właśnie do ochrony zdrowia. Jeśli chodzi o nasze produkty, to oferta jest kompleksowa, związana zarówno z poradnią, jak i z szpitalem. Są to zaawansowane systemy informatyczne, zarówno obejmujące sferę diagnostyki obrazowej, jak też ruch chorych i wszystko to, co wiąże się z pacjentem. Clue systemu jest elektroniczny rekord medyczny pacjenta, który, można powiedzieć, z jednej strony wspomaga komfort pracy lekarzy, dlatego że w dzisiejszej dobie diagnostyka odgrywa olbrzymią rolę, jeśli chodzi o cały proces leczenia pacjenta i dobierania odpowiedniej terapeutyki. Zatem tutaj możemy wykazać się udostępnianiem danych, które są niezbędne do tego, aby tak naprawdę leczyć pacjenta lepiej. Naszym zadaniem jest, ażeby informacja związana z terapeutyką, związana z historią choroby leczenia trafiała w określone miejsce, w zadanym czasie i o odpowiedniej jakości. Z drugiej strony rozwiązania te są spójne z ideą informatyzacji kraju. Tak naprawdę współpracujemy bardzo blisko z CSIOZ, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie bierzemy udział w projektowaniu tak zwanego systemu P1 szyny komunikacji i wymiany danych medycznych ogólnopolskich. Elektroniczny rekord medyczny, czyli to, o czym wspomniałem już wcześniej, jako najważniejszy element, jeśli można powiedzieć, systemu związanego z gromadzeniem danych, umożliwia agregację tych danych na wszystkich poziomach. Czyli, tak jak już wspomniałem, cała terapeutyka związana z pojawieniem się pacjenta w danej jednostce, zarówno może to być poradnia, SOR na izbie przyjęć, prawda, czy też oddział szpitalny, jest zintegrowana w jedno komplementarne rozwiązanie umożliwiające dostęp do danych medycznych. Te dane są agregowane historycznie, czyli od kiedy pacjent się pojawił, mamy informacje na temat przebytych chorób, na temat procesu leczenia i tego, co się działo z pacjentem. Jeśli chodzi o technologię, warto podkreślić, że technologie są bardzo lekkie i przyjazne. Tak naprawdę system działa w oparciu o przeglądarkę internetową, którą znamy choćby z przelewów bankowych, robimy to w zasadzie na co dzień. Użytkownik po zalogowaniu do systemu dostaje te ekrany, do których ma uprawnienia, dzięki temu może w różnych miejscach funkcjonować w danym potrzebnym dla danego momentu środowisku. Dużą przewagą tych rozwiązań jest możliwość pracy na urządzeniach mobilnych. Czyli lekarz może korzystać z systemu na tablecie, może podglądać wyniki swoich pacjentów, może dokonywać zleceń bezpośrednio przy łóżku pacjenta. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, są to rozwiązania zintegrowane, czyli zapewniają komplementarność z innymi dostawcami na rynku, jeśli chodzi o urządzenia i też inne środowiska oprogramowania.